Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy zadymiarze, jak dobrze wiecie, kilka dni temu przeszedłem challenge razem z Pandą i Bartusem i udało mi się przedpremierowo odblokować nowego zadymiarza Griffa, więc w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie skrzyneczki i postaramy się wydropić nowy gadżet oraz star power. Przy okazji potrolujemy graczy właśnie grając nową postacią przedpremierowo, zobaczymy jaka będzie ich reakcja na moją nową postać. No i generalnie Griffa sprawdzimy w kilku różnych trybach. A ty, mój drogi przyjacielu, zostaw łapeczkę w górę, bo za dwa dni Griff zostanie dodany do gry, do skrzynek, a ty jak otworzysz pierwszego boksika, to zobaczysz, że od razu ci się uda wydropić nowego epickiego zadymiarza. Ja oczywiście za wszystkich mocno trzymam kciuki, żebyście odblokowali tych zadymiarzy jak najwięcej. A teraz, moi kochani, standardowo, jak co odcinek, polecam dwa krótkie filmy podesłane przez moich kochanych widzów, którzy robią zakupy z kodem Farel i wygrali kod PSC o wartości megaboksa. Jesteśmy, moi drodzy, już na moim koncie, a przed wami pan Złotuwa ma już 9 poziom mocy, ale 0 puszek. Jeszcze nie grałem tym zadymiarzem. Otworzyłem kilka skrzyneczek, tak naprawdę darmowych, i wypadł mi od razu na sam początek gadżet, więc wam przeczytam, na czym polega ten gadżet. Griff miota skarbonką wypełnioną petardami, która po krótkim czasie wybucha, niszcząc przeszkody i zadając 1000 punktów obrażeń przeciwnikom w zasięgu. Ładunki na mecz 3, więc sobie dzisiaj nowy gadżecik przetestujemy i przy okazji, moi kochani, musimy otworzyć kilka skrzyneczek, żeby odblokować Star Power, którego jeszcze nie mamy, mamy 10 skrzynek, więc lecimy z szybkim openingiem. Nic, nic, nic. Nic, 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 nic! No dawaj, ostatnia skrzynka, big box! No i niestety, moi kochani, nic nie wypadło. Super, ale mamy jeszcze tutaj do otwarcia mega boxa, który może się przydać. Może się przydać i teraz jak nie zostawiłeś jeszcze łapki, no to klikaj łapkę, byczku, bo ten mega box, mój drogi przyjacielu, musi być szczęśliwy. Uwaga, otwieramy. Boom! No i pozostałe bonusy 1. I co to jest? Podwajacz żetonów. Ale ja nie chcę podwajacza żetonów, co ja chciałem? Ja chciałem, kurczę, star power. Na czym w ogóle polega do niego star power? Griff szybciej ciska monetami, a czas pełnej salwy zmniejsza się o 35%. O kurde. O kurde, dobra. Proszę państwa, spójrzcie, jaka przepiękna promocja. 10 gemów, 100 monet i jeden megaboksik za 5 oka. Ja od razu kupuję tę ofertę, no bo głupio by było z niej nie skorzystać, jak to jest mini oferta. Ale zanim to zrobię, no to przypominam każdemu, że co tydzień resetuje się kodzik Farel w sklepie. Wystarczy, że klikniesz w link, który znajduje się w opisie i kod automatycznie sam ci się wpisze do sklepu, jeżeli potwierdzisz, że ma zainstalowany Brawl Stars. I pamiętaj, jeżeli robisz jakieś zakupy z kodem Farel, na przykład, nie wiem, takiego El Primo se kupujesz, Rico, bądź też, nie wiem, jakiegoś Kruka, cokolwiek, no to nie zapomnij użyć mojego kodu i nagrać sobie filmiko krótkiego, który podeślij na mój e-mail kodfarel@gmail.com. Kod znajdziecie oczywiście w opisie i wtedy bierzesz udział w losowaniu na megaboksa. Kupujemy mega skrzynkę. No i proszę państwa, mini promocja doładowana i uwaga, 10 gemów, pięknie, monety, no i megabox. Obyś był szczęśliwy, mini promocjo. 514. No szkoda, szkoda, nie udało się trafić. A wy napiszcie w komentarzu, czy udało wam się kupić mini promocję i co wam ciekawego z tej mini promocji wypadło. Dobra, moi drodzy, czyli zagramy dzisiaj bez Star Powera. Standardowo chciałem jeszcze tylko przypomnieć na szybkości, że istnieje taki klub jak The Farel Team. Aktualnie rekrutujemy nowych członków, więc zapraszam. Tutaj macie hashtag, rekrutujemy od 25 tysięcy puszek. Tak więc, moi kochani, lecimy ze starciem solo. Pierwszy raz będę grał na moim oficjalnym koncie Griffem, więc nie chciałbym przegrać. Powiem wam szczerze, że to jest naprawdę mega OP postać. Daleki zasięg, taki dosyć nawet obszerny, że tak powiem, bo miota ile? 9 monetami? Dyn, dyn, dyn. Raz, dwa, trzy. Tak, 9 monet wystrzeliwuje. Uwaga, tego broka, patrzcie na to. Pach, 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 pach i leży. Mamy też świnkę skarbonkę, którą postaram się za chwileczkę tutaj zabić chłopa. Okej, okay, obity. Ośmiobitowiec. Nie, padam, 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 padam. Żyję, 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 przeżyłem. Myślałem, że się wyłożę. Dobra, podjeżdżę ośmiobitowca. Nie wiem, czy to był dobry pomysł, gościu. A nie, świnka koło mnie leży, tak? Dobra, oni się zabili obydwoje. Powiem tak, ja zostawiam. Świnka! Nie, padam, padam, żyję! Meteoryt jeszcze na mnie spadł. Ja dziękuję, ale tu był dym. Nie dość, że mnie podjeżdżał ból, spadł mi na łeb meteoryt, no to jeszcze prawie zginąłem po prostu. Jeszcze brakowało tam dodatkowej postaci jakiejś. O kurczę, Rosa! Ej, ona ma dużo. 8 ma. Uwaga! Kartami ją obijam. Bomba, bomba, bomba. Jeszcze raz kartami ją obijam i ginie! Tak jest!
ale porobiona, widzieliście? Tak. I powracają te karty. To jest coś pięknego. Okej. Pierwszy meczek za nami, udało nam się wygrać. Wiadomo, teraz gramy na totalnych leszczy, bo to był pierwszy meczek. To zagrajmy jeszcze raz, ale postarajmy się pokonać kogoś właśnie przy pomocy naszego nowego gadżetu. Jakby to zrobić, żeby było fajnie? Mi się wydaje, moi drodzy, że na początku trzeba ogarnąć sobie kilka megaboksów. Kurczę, to jest 8-bitowiec. 8-bitowca ciężko będzie megaboksów. Skrzynek zwykłych na mapie, megaboksy. Ja mi się już od tych megaboksów, kurczę, w głowie myli. Chodzi mi o to, że muszę mieć kilka kubów, żeby mieć więcej żyćka, obić później oponenta właśnie w taki sposób. Pach, pach, pach. Nie no, kurczę, nie! Zginę? Dobra, przeżyłem. Okej. Okay. Muszę obić oponenta, żeby zostało mu tylko i wyłącznie 1000 HP. Wtedy będzie mi bardzo łatwo pokonać gościa. Mam już 8300, dobra. Bomba, bomba, bomba. Dobra, zostałem z Ems. Jakby ją tutaj tak zamknąć. No gdzie ty uciekasz? Chodź tu! Bo ty musisz zginąć od świnki skarbonki. Dobra, kartami ją trochę pobijajmy. Karty wracają. Jedną monetą, jedną monetą, jedną monetą. Dobra, dobra. Świnka! Świnka, giniesz! Proszę, zgiń! Tak! 140 HP, ale udało ją się powalić ze świnki. Nie no, kurde. Nie sądziłem, że tak łatwo będzie. Myślałem, że to będzie o wiele, wiele trudniejsze, ale jakimś cudem mi się udało. Więc moi drodzy, teraz zostawcie opeczkę w górę i wrzućcie do słoiczka pana Złotówy jakiegoś tipa, nie? Więc wrzucajcie. Dobrze, zagrajmy sobie teraz knockout. Tutaj będzie na pewno ciekawie, bo oni nawet nie spodziewali się, że Farel będzie tutaj grał panem Złotówą. Dynamike dostał. Dostał. Bomba. Dynamike'a nie ma. Została Rosita obita. Leży. No i został tylko Carlito. Ha, jaka głupia emotka. Nawet nie wiedziałem, że ma taką głupią emotkę z wąsem. Mina. Ding, 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 ding. No 200 HP mu zostało. 162 dokładnie. Giniesz. Dobra, wygrana w nokaucie. Kurczę, ale to borowiki, wam powiem szczerze. Jeszcze raz. Tego Dynamike'a to od razu raszuje. Ciach, ciach, ciach. Karty. Rose muszę pomóc. Mojemu ziomeczkowi Rose pokonać. Powera mi bije, no. Zostaw Rose'a Powera, nie? Skarbona! Skarbona! Karty! Skarbona! Free coins! Leżą. Dobra, myślałem, że już mnie ta Rose'a porobi. Więc spróbujmy zagrać jeszcze raz. Okej, mamy tu poko, loko, spoko. Od razu świnka jeszcze. Dobra, ten ból został odbity. Dobra, przypał jest. Karty. Świnka, karty. Dobra, udało mi się! Wygrana w nokaucie! Myślałem, że oni mnie podjadą. Ale na szczęście się udało ich jakoś wyrolować tutaj. Karty. Karty. Świnka, świnka. No i narazka. Zagrajmy sobie jeszcze raz, ale tym razem duo z jakimś randomikiem. Z Giorgio Sarf. Siemaneczko, Giorgio Sarf. Gra szelką i chyba ma jakieś potężne lagi, ale nie wiem, nie wiem. Czy ja mogę na przykład tak świnką sobie otworzyć skrzynkę na szybkości? Uwaga. Tak, oczywiście, że tak, więc to jest bardzo fajna opcja, jeżeli mamy kilka skrzynek w jednym miejscu, żeby sobie szybciutko je otworzyć. Świnia. Cold, giniesz od świni? Nie, przeżył. Okej, okay, karty tutaj na... Wow, 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 na Daryla, on miał tam 70 HP. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, gościu, chodź tu. Świnka, 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 świnka! Dobra, leży. Myślałem, że nie podjedzie. Nita, 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 padam, żyje! Ja dziękuję! Dobra, została nam Penny, która... Nie, nie, to! Przerąbane, przerąbane mam. Ten Daryl jeszcze był odporny, pięknie. Porobiony, porobiony. Kroję te power cubesy. Pepepe, ucieka. Ciach, 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 ciach. Mega mocno został obity. Gdzie jest jego kumpel? Halo, panowie. O, ma szelkę na szóstym, dobra. Oto kartami ich załatwmy. Okej, okay, zultowała. Nie chcę obić, nie chcę obić. Dobra, chcę nabić sobie ulta. Chodź, chodź, chodź. Ciach, 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 dobrze. No i dobijam cię kartami, moja droga. Woo! A, zrespił się kolejny! Nie no, niedźwiadka ma teraz. Dobra, niedźwiadka już nie ma z nami. 16 power cubes, to dużo trochę mam. Dobra, to was dwóch pokonam kartami. Uwaga, lecą! Jeden hit i ich nie ma. Pościnał głowy tymi kartami, pięknie. Także moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Moim zdaniem Griff jest jedną z lepszych epickich postaci. Pamiętajcie o zostawieniu łapeczki w górę. Jeżeli jesteście nowi, zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Zapraszam też oczywiście wszystkich na pixyshop.pl po przekozackie koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. A ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!